to ogień. Jaka był teraz ogień. No nie. Teraz był ogień. Cały. To nie było przeszkód. Cały stok prawie na krychach. Ja się zatrzymała na bramce. Budek nie wyhamowała już. Dobra. No to teraz już będzie relaks. Do kibla. To już teraz będzie. Spaleńca, widać ten pieruński smog tam. Taki ciemny pas nad górami. Fajnie się dzisiaj jeździ. Ale nie jeździło, bo sam mamy ostatni zjazd. GoPro będzie. I być może ostatnia wizyta. Ostatnio skidajza na Palenicy, no bo to już widać, że sezon ma się ku końcowi niestety.
Nie wiem, czy mnie słychać. Dotarłem tutaj z Polenicy do zielonego szlaku, który prowadzi z Ustronia Polany do Orłowej, na górę Orłowa. Tak. Nie wiem, jak teraz iść, się zastanawiam. Ale przypominam sobie, że ja tu był na rajdzie rowerowej, bo sam tu były chałupy. Zresztą jeden z nich widać. Nie będziemy dali filmować. I teraz się zastanawiam, czy iść tam na ta Orłowa. Tu jest dosyć spore podejście, ale no chcę zjechać jeszcze dzisiaj z Palenicy, bo tam mam auto, więc to by była najlepsza opcja, żeby tam zjechać. Więc może się przejdę najpierw troszkę tam, prosto, potem może się wrócę i tu, bo tam na Palenicę i tak się będę musiał wrócić. Chociaż tego nie lubię, bo pamiętajcie, że rajzy wszelkiego rodzaju powinny mieć pętla, a nie jakiś taki łażyni tam o nazwę, nie? Bo to też jest trochę głupie i trochę się tak może sprzykrzyć, nie? Albo zmierznąć bardziej, no. Dobra. A, połażym kajś tu. Mam cały dzień. No to jestem na zielonym szlaku. Tam pokazuję kierunek PKP Ustroń Polana. A tam mi pokazuje widok na rejon stacji narciarskiej Soszów. We mgle trochę Soszów. Prawie teraz ta mgła tam przyszła. I tam widać Cieślar. No, na środku ekranu ta polanka. A tam widać Soszów. Słychać cugi. A tu zielony szlak właśnie. Cisza, spokój, żadnych ludzi. A na Wisłę ciągły dzisiaj tłumy. Zresztą wczoraj też potężne tłumy. Chyba wszyscy ruszyli z Warszawy na ski rajzy i ze Śląska. A więc naprawdę Saigon. I ja się cieszę, że wtedy my już wracali, bo dzisiaj jest to samo. Dzisiaj poszedłem na skitury, bo na stokach jest po prostu Saigon, zarówno w Szczyrku, jak i tutaj w Wiśle. Bo ma być ocieplenie, no niestety. No to jestem na szlaku zielonym w kierunku Ustronia Polany, stacji kolejowej, czyli Bahnhofu po naszemu. No ale niestety musiałem się wrócić, bo tam dalej już ten szlak jest wytajany, tam już jest druga, więc na skiturach nie idzie tam jechać. A po lesie raczej się mi nie chce łazić, więc teraz opcja jest taka, żeby tam trochę na dół zleść i wleść na jakąś drogę, która mnie doprowadzi do Palenicy, bo przypominam, że jest opcja jeszcze, żeby tam zjechać na nartach i to będzie najlepsza opcja. O, teraz nam Klara przyświeciła. Tu już widać Ustroń Dobka, kościół w Dobce widoczny. A sam ta góra we mgle przed nami to jest Czantoria. I tam widać trasa Faturka. Widzicie ją? Tak, widać. Była tam skirajza, skitury też są tam kiedyś planowane. Soszowa nie widać. Zasłaniał go tutaj widoczny kamieniołom. Tak. Też tam jakoś rajza rowerowo chyba trzeba będzie zrobić. Zobaczymy. No a tu byłby fajny stok narciarski, słuchajcie, Kajo, jest. Jakiś orczyk by się tu przydał. I byłoby naprawdę nieźle. Taki do nauki stok idealny, kurczę. Gdybych tam zostawił auto w Dobce, to tu by było super dojść. Tutaj już niedaleko ten zielony szlak się kończy. Więc nie ma sensu tam dalej iść. Poza tym jest to tam wytajane. No, idę jakąś dróżką równoległą do szlaku zielonego. Dwa razy już byłbym stracił foka.
ale to z mojej winy, bo ja przystanął po prostu na ten bichajster, co tu jest, o na to, i właśnie przez to byłby ją stracił, ale się na szczęście kapnął. Jakie dziki poryły, kurde. Tak. No już czuję zmęczenie. Jednak taki łażeń na skuturach daje trochę popalić. I też czasami się nie dziwię, jak tam w cyrku cenikierzy wyłażą porę metrów, jakieś 900 metrów, idą półtorej godziny i mają dość. Bo, o kurczę, mamy problem. Bo po prostu jest to męczące, ale też dużo kalorii się spalo. Nic mnie na szczęście nie boli. I tak trzymać. Picie mam ze sobą. Tej z witaminą C. Zapomniałem dodać w poprzednich ujęciach na palenicy. Ale jest tu fajnie, trzeba tu będzie rajza rowerowo zrobić. Dobra. No już jestem w Ustroniu Jaszowcu. Przysiłek Palenica, tam są chałupy. Jedna chałupa, druga chałupa. A tam na dole jeszcze jest trzecio. A tam widzicie. No. O właśnie. Widzicie stok na Palenicy. I dać tam wyciąg i tam pójdę. Nie wiem, ten budynek chyba jest opuszczony. Tam widziałem okna za bite dechami, więc trudno stwierdzić. Będę tam szedł, nie będę tego nagrywał, ale wydaje mi się, że jest to opuszczone. Żadnych śladów tutaj nie ma. Ja jestem na drodze dojazdowej do tego budynku. I nie ma tu żadnych śladów. Słychać cugi. Ja już się kieruję w stronę Palenicy. W stronę stoku. No to już jestem blisko trasy narciarskiej na Palenicy. Tam widać trasę narciarską na Szantorii czerwoną. I Faturkę. I pięknie widać też Soszów. Kajrzech wczoraj był. A tam, nie wiem czy widzicie, to zielone. To już jest trasa narciarska na Palenicy. Jest szansa, że się nie uda teraz jechać. Już jest na Palenicy. Z powrotem. No kończymy ten featuring. Jazdem na Palenicy. Mam nadzieję udanym, że się nie połumie. Ja trochę żałuję, że nie mogę uprawić.
powiem wam, ciężko się tak jeździ bez ratraka. Daleko zajechał. Jeszcze grubo ponad połowa trasy. Kurde, ale tu jest rynna. Jak ja tu mam zjechać? Ja, na skoczkę. Magi biolu. Trzeba odpocząć, czy da? Tak si stok zepsuli, no nie? Już tu powinny setki narciarzy teraz jeździć, a nie tylko jo. Dajcie spokój. Kurde, kiedyś się tu tak szusowało. Ho, ho, ho. Nie ma to jak potęga ratraka.
odpoczywać, kurde. Czemu ten wyciąg nie kursuje? Czemu to tu nie ma ratrakowane? Czemu tu nie jeżdżą? Na nartach. Idź Jerzynie. Co za czasy. Wojnie to widzę wszystko. I na nartach jeździ znowu tutaj nie jeżdżą. Jeszcze troszkę. Myślę, że jest widoczny pobieg kwest do wszystkich. Dobra, nie ciepło. Widać Santoria, stok na Santori, ale gdzie tam jeżdżę. Jezusiczku. Taj się podziały te czasy. Ja my tu jeździ stok za rostok, kurde. Szlagły to trafił, droga nawet tu je. Bych o tym nawet nie wiedział. Ale gdzie najcięższy moment? Tej chałupy jakoś objechać i będzie okej. No jest tak skuturowo. No i teraz by trzeba było karnet odbić i jechać dalej. A tu dupa. Gdzie oni te krzesła ściepują?
No i tym sposobem kończymy naszą ski rajza. Strasznie nam żal, że to nie chodzi. Widzicie, że stacja narciarska należy do Wiślańskiego ski pasu. A tu niestety hula wiatr i nic się nie dzieje. I tym oto smutnym akcentem jadą wam wprost. Czymcie się. I do zaś.